około godziny 10.50 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Złotowiec został powiadomiony o zaistnieniu zdarzenia drogowego, wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej 22 pomiędzy miejscowościami Podgaje a Lędyczek. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, pojazdy osobowe, Peugeot oraz Honda. Doszło do zderzenia czołowego tych pojazdów, w wyniku tego śmierć na miejscu poniósł kierowca oraz pasażerka pojazdu marki Peugeot. Pojazdem Honda jechały dwie osoby dorosłe oraz dwoje dzieci. Dzieci oraz jedna z osób dorosłych, ojciec, zostali przewiezieni do szpitala specjalistycznego w Pile. Natomiast kobieta została przetransportowana do szpitala w Złotowie z obrażeniami dolnej części ciała. Okoliczności tego wypadku badać będą policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.